Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy elementy. Pierwsza sprawa, delikatnie dotkniemy tematu przerzedzania, bo akurat tutaj było robione. Druga sprawa, dokarmianie, biostymulacja w tej chwili, kiedy zawiązki już mają powyżej 10 mm, między 10 a 20. I trzecia sprawa, chyba czas powiedzieć coś o fertygacji w jabłoniach. Myślę, że ten właśnie czas teraz, kiedy są podziały komórkowe w zawiązkach, jest bardzo ważny. Zapraszam do odcinka. Stoimy w kwaterze z odmianą Golden Delicious na M9. Drzewka prowadzone są przy strunobetonach, przy drutach. Ten Golden był przerzedzany już dwukrotnie. To znaczy najpierw zastosowano kwas alfa naftyloctowy pod koniec kwitnienia, natomiast drugi raz to raptem kilka dni temu w mieszance Globaryl plus Fixor. No i widzimy w tej chwili, że jest już takie silne różnicowanie się zawiązków. Wydaje mi się, że tych jabłek będzie w sam raz. Golden Delicious i Gala to są odmiany, które trudno przerzedzać, zwłaszcza wtedy, kiedy są takie zawiązki, że jest 2-3 o równej sile wzrostu. Pamiętajmy, im bardziej wykształcony jest ten kwiat centralny, tym łatwiej przerzedzić. Jeśli się zdarzy, że kwiat centralny jest przemarznięty na przykład, czy w jakikolwiek inny sposób uszkodzony, albo z jakichś przyczyn nie został zapylony, to niestety on się nie rozwija, natomiast te wszystkie dookoła wyrastają równe. Wtedy przerzedzanie jest bardzo trudne. W tym roku temat przerzedzania w ogóle jest trudny, ponieważ do tej pory było bardzo zimno, no i te preparaty działające hormonalnie nie miały za bardzo możliwości, żeby się wykazać. Dopiero w tej chwili, jak kończą się opady i zaczyna się robić naprawdę ciepło, to myślę, że teraz dopiero będziemy widzieli efekty tego przerzedzania. No i myślę też, że gdzieś za tydzień będziemy mieli opad czerwcowy. I wtedy naprawdę będziemy mogli ocenić skuteczność naszych działań. Zwracam też Państwu uwagę, że jeśli zrobiono przerzedzanie chemiczne, to w przeciągu najlepiej tygodnia od przerzedzania nie stosujemy preparatów algowych, nie stosujemy biostymulatorów, nie stosujemy aminokwasów. Dlaczego? Bo one bardzo ograniczają skuteczność preparatów do przerzedzania. Jak już wielokrotnie powtarzałem, okres od kwitnienia do opadu czerwcowego to jest chyba najważniejszy okres w życiu sadu, najbardziej, najintensywniej wpływający na wielkość i jakość plonu. To teraz, ze względu na te podziały komórkowe, decyduje się, jak gęste w środku będą jabłka, jaka w sumie będzie ich ta gęstość wewnętrzna, a więc również twardość i zdolność przechowalnicza. Dlatego w tym czasie drzewa powinny być luksusowo dokarmione. Im nic nie powinno zabraknąć. Również teraz od kondycji całych drzew będzie zależało nie tylko wykarmienie zawiązków i zdolność do wyrastania, ale również, ponieważ trwa w tej chwili ten okres inicjacji pąków, również będzie od kondycji drzew zależało tworzenie się później pąków kwiatostanowych. Przypominam, że już pod koniec czerwca zacznie się proces różnicowania pąków, a więc od kondycji drzew będzie zależało, czy drzewo się skupi tylko na wykarmieniu owoców, co dla drzewa jest priorytetowe, czy również będzie wytwarzało większą ilość pąków kwiatostanowych na rok następny. To oczywiście na to wpływają przede wszystkim hormony, ale kondycja drzew ma też ogromne znaczenie. Co możemy polecić? Teraz, zakładając, że będzie jakiś tydzień po przerzedzaniu chemicznym, proponuję sięgnąć, zwłaszcza w przypadku odmian drobnoowocowych, takich jak właśnie Golden Delicious czy Gala, również Pinowa, po taki preparat, który się nazywa Expando. Ja go co roku proponowałem. Zwracałem tylko uwagę, żeby nie stosować go na te odmiany wielkoowocowe, no poza jakimiś szczególnymi wyjątkami. Dlaczego? Ponieważ Expando bardzo mocno wpływa na wielkość owoców. No a z roku na rok coraz bardziej spotykamy się z tym problemem, że
Ciężko jest sprzedać owoce duże, zwłaszcza w przypadku jonagoldów, jeśli po przymrozkach czy w wyniku chłodów wiosennych po prostu mocno się osypią. Jeśli jest mało jabłek na drzewie, to te jabłka i tak wyrastają aż za duże. W takich przypadkach zastosowanie Expando będzie wręcz szkodliwe dla naszego gospodarstwa. Stosując Expando, pamiętajmy, żeby jednocześnie zaopatrywać drzewa w wapń, ale znowu przypominam, nie mieszamy nigdy Expando z nawozami wapniowymi. Robimy to naprzemiennie. Raz Expando, raz wapniówka. Expando, wapniówka, Expando, wapniówka. Takich zabiegów Expando powinniśmy wykonać 3 w trakcie sezonu. Pierwszy zabieg już teraz w dawce 4 litry na hektar i później jeszcze za 2 tygodnie 3 litry na hektar i za następne 2 tygodnie 3 litry na hektar. I to powinno wystarczyć. Przypominam, pośrodku pomiędzy tym zabiegi wapniem. Mówiąc o wapniu, pamiętajmy, że w tej chwili zawiązki są jeszcze bardzo wrażliwe na powstawanie rdzawień. Stosujemy więc te odżywki, które są sprawdzone, bezpieczne. Taką bardzo dobrą formą nawozów wapniowych, szybko, bezpiecznie działającą, to są te odżywki, gdzie wapń jest skompleksowany aminokwasami. Polecam tutaj Revival. Przy czym zwracam uwagę, że Revival ma bardzo dobre też działanie takie antystresowe, więc pamiętajmy, żeby dać go nie szybciej jak co najmniej tydzień po przerzedzaniu. Revival ze względu na to swoje działanie antystresowe też jest polecany w okresach upałów, więc kiedy będzie gorąc, kiedy będziemy się zastanawiali, czy w ogóle warto stosować w tym momencie jakiekolwiek odżywki, to pamiętajmy, że w czasie upałów wapń i aminokwasy to są praktycznie dwa elementy, które jest sens stosować, ale trzeba to zrobić we właściwych warunkach i preparatami bezpiecznymi. I właśnie Revival w tym momencie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Co jeszcze? O tej porze roku tradycyjnie też polecamy mrówczan wapnia. Mrówczan wapnia, czyli Calgreen w dawce 2-2,5 kg na hektar, przy czym ta górna dawka jest zalecana w przypadku tych odmian, które są wrażliwe na gorzką plamistość podskórną. W przypadku pozostałych odmian 2 kg na hektar Calgreena jest naprawdę wystarczające. W tym czasie albo troszeczkę później możemy też stosować Calboron, czyli wapń, który jest skompleksowany kwasami karboksylowymi z dodatkiem boru, zwłaszcza w przypadku tych odmian, gdzie jest wymagana taka bardziej gładka skórka. Przypominam, choć nie wszyscy w to wierzą, ja jestem przekonany, widziałem to u siebie, dokarmianie borem bardzo poprawia, wygładza skórkę. No ale to są preparaty, które stosujemy dolistnie. Natomiast ponieważ trwają jeszcze podziały komórkowe, w tym czasie warto też podać wapń doglebowo. Standardowo może być to saletra wapniowa, ale może to też być fizjokal. Polecamy go, to jest bardzo czysty wapń, bez azotu i polecamy go właśnie w tym czasie dwu, trzykrotnie w odstępach powiedzmy 7-10-dniowych w dawce około 10 litrów na hektar, po prostu przy włączaniu fertygacji. Co jeszcze? No przecież nie samym wapniem drzewa żyją. W tej chwili, tak jak mówiłem na wstępie, drzewa potrzebują praktycznie wszystkiego. Więc jeśli dokarmiamy wapniem, przy okazji warto też pamiętać, że magnez i mikroelementy to są te składniki, które są w tym momencie od maja do połowy czerwca niezwykle ważne. A w przypadku odmian, które mają zwiększone zapotrzebowanie na magnez, praktycznie do samego sierpnia dokarmianie magnezem i mikroelementami powinno być niemalże w małych dawkach, ale prawie cały czas. W tej chwili proponujemy zastosowanie takiej mieszanki od 0,5 do 1 kg na hektar Green Mix, czyli magnez plus mikroelementy. Wsypujemy go pierwszego, ponieważ delikatnie zakwasza wodę. Druga sprawa, Calgreen, około 2 kg na hektar
i Great VG, czyli aminokwasy pochodzenia roślinnego. Do tego też możemy dodać na przykład kaptan, skorę, inne preparaty typowe, takie fungicydy, które można stosować w mieszankach. Mówiłem o zastosowaniu Expando w przypadku produkcji takich jabłek jak Gala czy Golden Delicious. Natomiast w przypadku innych odmian, które z natury rosną większe i nie wymagają aż tak silnego pompowania wielkości owoców, Expando może okazać się niepotrzebne, a nawet wręcz szkodliwe. Jeśli nie stosujemy Expando, polecam Erantis. Erantis to jest wyciąg z alg morskich, przy czym jest to mieszanka dwóch alg. Laminaria digitata i Ascophyllum nodosum. Jak działa? Działa bardzo ładnie, pobudzająco, antystresowo, przy czym nie ma aż tak silnego wpływu na wielkość jabłek, jak robiło to Expando. No, ale też jest bardzo silne działanie antystresowe, pobudzające też rośliny. Co tu ukrywać? Jest to zdecydowanie tańszy preparat i polecamy go w przypadku takich odmian jak szampion, czy innych tych deserowych, robiony na rynek krajowy, czy również na eksport, ale nie wymagających, powtórzę, takiego silnego pompowania, jak w przypadku Gali czy Goldena, gdzie Expando wydaje się być jak na razie niezastąpione. A więc tak, w przypadku Goldena, Gali proponuję w tej chwili Expando. Oprócz Expando naprzemiennie będziemy stosowali jeszcze Green Mix, czyli magnez mikroelementy, Calgreen, czyli mrówczan wapnia, plus Great VG, czyli aminokwasy. W sadach z innymi odmianami, gdzie nie stosujemy Expando, polecam Erantis. I tutaj dawka 2, maksymalnie 2,5 litra na hektar. Przy czym dawka 2,5 litra na hektar jest zalecana tylko przed jakimś spodziewanym, wybitnym stresem. Natomiast normalna dawka 2 litry na hektar jest absolutnie wystarczająca. Przypominam też, że oprócz Expando w tym okresie upałów możemy stosować Revival, czyli wapń skompleksowany aminokwasami. No i chyba tak z grubsza starczy. Następne spotkanie za tydzień. Zapraszam.